Cześć wszystkim, Tomek z longboardy.pl. Opowiem wam troszkę dzisiaj o deseczce Reina Avenger ze stajni Reina. Świetna decha, świetną grafę posiada od spodu. Reina bardzo fajne graficzki robi. Jest ona wytrzymała, konstrukcja to włókno szklane z bambusem. Choć bambus, jest ona lekka, ale to nie jest ultra lekki dek. Chociaż jest bambusowa, dosyć ciężka. Długość tej dechy to 96,5 cm długości, szerokość 25. Flex w tej desce jest sztywny, decha montowana w top mount, posiada regulowany wheelbase z przodu i z tyłu, można dostosować deskę pod siebie, czy chcemy mieć większy czy mniejszy, nie będzie w ogóle problemu. Avenger posiada ogromne wycięcie na kółka, wheelbase'y, naprawdę potężne, sprawia to, że można zamocować do tej dechy właściwie kółeczka od 70 do 75 mm. Luźno wejdą, nie trzeba się bać o wheelbite. Śmiesznym akurat takim nietypowym patentem jest dziurka z tyłu. Taki chyba bardziej to jest aspekt powiedzmy dekoracyjny. Niczemu to nie służy, ale wygląda fajnie. Po tym w sklepie pewnie można powiesić sobie na jakimś haczyku, ładnie wygląda na ścianie. Od góry decha właśnie ma, to jest taka kanapka, włókno szklane. Bardzo mocna, bardzo odporna na zarysowania, na pewno przetrwa długie, długie lata. Avenger posiada głęboki W concave z wybrzuszeniem mniej więcej tylko dotąd. Na takiej długości jest wybrzuszenie, tutaj na końcach się już robi płaska. 3D concave, bardzo ostry, pewnie trzyma stopy podczas, nie wiem, taka, podczas slajdów doskonale czujesz, gdzie są stopy, na pewno one nie wyskoczą po prostu, bo mocno są ulokowane w tym concave'ie. Jest to dek kierunkowy, nieco szerszy na przodzie, zwężający się ku tyłowi. Cała konstrukcja właśnie się zwęża. Doskonała decha, jeżeli szukasz czegoś do bombardowania górek. Dek top mount, także na miasto raczej tej deski byśmy nie polecali, ale na wszelkiego rodzaju freeride, downhill będzie to świetny wybór. Właściwie chyba tyle o tej desce. Jeżeli byście mieli jakiekolwiek pytania, piszcie do nas. Chętnie odpowiemy na wasze maile. Subskrybujcie nasz kanał oraz oglądajcie inne nasze filmy. Dzięki wielkie, longboardy.pl.